Zapisz wielomian, który będzie wyrażał łączną wartość P banknotów 20 dolarowych, Q banknotów 10 dolarowych i R banknotów 5 dolarowych. Zatem, jaka jest wartość P banknotów 20 dolarowych? Jeśli mam P banknotów 20 dolarowych, a każdy z nich jest warty 20 dolarów, to wartość P banknotów 20 dolarowych będzie równa 20p. 20p, zgadza się? Jeśli mam jeden banknot 20-dolarowy, to jest on wart 20 dolarów. Jeśli mam 3 banknoty 20-dolarowe, jeśli p jest równe 3, to ich łączna wartość wynosi 60 dolarów. Zapiszę to takimi samymi kolorami jak przy podkreśleniach. Podkreśliłem to na żółto. Zapiszę więc p banknotów 20-dolarowych, więc 20p to p banknotów 20-dolarowych. Później mamy Q banknotów 10 dolarowych, więc plus, więc jaka jest ich wartość? To będzie 10q. Jeśli mam jeden banknot 10 dolarowy, to jest on wart 10 dolarów. Jeśli mam 10 takich banknotów, jeśli q jest 10, wtedy łączna wartość to 10 razy 10, czyli 100 dolarów. No i mamy jeszcze r banknotów 5 dolarowych, które są warte 5r. Jeden banknot 5 dolarowy jest wart 5 dolarów. Dwa banknoty 5 dolarowe są warte 10 dolarów. No i gotowe. Wyraziliśmy to w postaci wielomianu. Wielomian oznacza, że mamy tu do czynienia z wieloma wyrazami. Tutaj mamy trzy wyrazy, więc możemy to nazwać także trójmianem. Wielomian jest bardziej ogólnym terminem, używanym dla określenia wyrażeń złożonych z więcej niż jednego wyrazu.